jak robimy? Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American, moi drodzy. Jesteśmy tutaj, siedzę w czwartym i ostatnim tygodniu morsowania. Challenge dosyć ciężki, dosyć uciążliwy, jak się później okazało. 28 dzień, czyli zostały jeszcze dwa, a ja będę bił obiecany rekord w wodzie. Oczywiście nie chcę iść do szpitala, więc nie będę tego robił tak grubo, ale umówmy się na sprawiedliwy deal. Każdy 1000 lajków pod tym filmem to będzie dla mnie kolejna minuta do wytrzymania w wodzie, czyli 10 tysięcy, 10 minut, myślę, że fair. Praktycznie cały czwarty tydzień spędziłem na morsowaniu po Polsce. Pojechałem sobie na południe, odwiedziłem Wrocław, odwiedziłem Skoczów, Katowice, no naprawdę w ogóle Przesiekę, Karkonosze. Byłem w wielu miejscach, odwiedziłem wielu fajnych ludzi i to dzisiaj w tym odcinku zobaczycie. Standardowo, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zamień czerwony przycisk na szary i dołącz do ekipy, ponieważ dużo tutaj będzie się działo, podobne challenge będą miały miejsce i będziemy sprawdzać granice, możliwości, wyjazdy, podróże, różne rzeczy naprawdę na tym kanale się dzieją, także zostań z nami i obserwuj. Lecimy na samolot, mamy lot do Wrocławia, więc jestem w drodze, 13.11, wyjeżdżamy, czekaj, bramki zamykają o 13.50, a ja dojeżdżam na lotnisko o 13.40 albo 35, więc typowy ja, Janusz. Okej, damy radę. Mam zawsze nieprzyjemne wrażenie, że coś takiego mi spadnie na głowę, jak jest wisi nade mną. Boję się. W ogóle nie wiem, czy boicie się latać samolotem, czy nie, bo ja ogólnie nie. Dobry. Czyli ewakuacja. Mogłoby pani podtrzymać aparat, bo nie mam statywu. Okej, żyjemy. Ty. To jest w ogóle nieprawdopodobne, jak ta podróż szybko mija, że ja niecałą godzinę temu byłem jeszcze w Gdyni, w Trójmieście, jestem we Wrocławiu, a normalnie pociągiem by mi to zajęło 6 godzin. Szybki przystanek w Wasabi, obowiązkowe miejsce takie do zjedzenia, jak będziecie we Wrocławiu, to wpadajcie, bo tutaj już jestem któryś raz i za każdym razem wracam. Dojechałem do Katowic i przesiadam się, czekam na paleciaka i lecimy do Skoczowa, do Grześka Wałgi. Temperatury tutaj są niższe niż u nas nad morzem i rano było po prostu wszystko ośnieżone. Wyglądało fajnie, ale boję się morsowania, naprawdę boję się wejść do wody. To co ty w końcu myślisz, że wchodzisz do wody czy nie? Może się nie obstrą. Może się nie obstrą. To jest tu siłownia! Nie słyszę, co? Halo! 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 Dzisiaj tutaj jestem w Skoczowie, bo nagrywam materiały do KFD. Między innymi z Paleciakiem, z Grześkiem Wałgą będziemy ja będę próbował Monstera używać, tej gumy na wyciskanie, która ona zwiększa, poprawia wydolność, tam jakby maksymalny ciężar do wyciśnięcia, jeżeli umie się jej poprawnie używać. Ale to wszystko zobaczycie na kanale UKFD i później w misji oczywiście challenge trwa dalej, także czeka mnie jeszcze morsowanie. Mieliśmy to zrobić rano, ale nie zdążyliśmy, więc już Paleciaka namówiłem, żeby wskoczył ze mną do wody później. Pros and act like a rookie, so they overlook me. They not double up again under their nose. None of them cold. They just got lucky, but never. Dziwne doświadczenie w ogóle. Push-up. Pierwsza rzecz to kozacki push-up. No nie umiem z tego korzystać. To zobaczycie resztę u KFD, ale na pewno nie umiem z tego korzystać. Paliwo trzeba uzupełnić. Prosto, ale zawsze coś. Jeden gratis, którego nie widziałem. Takie krwiaki od koszuli. Jakby co, maksy na biceps, na raz, w oparciu o ścianę. Będę we Wrocławiu, 23. Tak czy inaczej, jeszcze zanim dojadę do Katowic, musimy zaliczyć to morsowanie, ponieważ no,
Głupio by było odpuścić na 22 chyba dniu, więc muszę wejść do jakiejś wody. Po ciemku, z reflektorami samochodów, po prostu klimatycznie. Zimno jest, ale idziemy. Ciekawe, stary. Jesteśmy nad Wisłą, bo teraz nas troszkę widać. Jesteśmy nad Wisłą. Nie wierzę. Ej, czekaj, patrz. Zakaz wysypywania śmieci. No nic, no wchodzimy, nie? Co? Paleciak jedzie, żeby oświetlić rzekę. Ale jest klasa, nie? A weź, patrz, pokaż jak to wygląda, jak zgasić na chwilę światła, jak jest ciemno, nie? Challenge musi trwać i dla niektórych to się wydaje głupie, ale to ma sens, ponieważ odpuszczać nie należy. Oczywiście też nie należy sobie rozciąć stopy o szkło, ale do tego mamy obuwie ochronne tym razem i nie zanurzam głowy. Nikt nie polecam zanurzać głowy, bo nie wiadomo, no już tutaj różne rzeczy mogą być. Także wchodzimy i wychodzimy i lecimy. Pojebało. O kurde, no dawaj. Jak ktoś się gada na śląsku, ja to srom. Nie ma szans. Nie wejdę, nie ma chuja. O stary, nie ma miki gry. Au. Dobra, oby ta woda nie była taka pizgająca. Jak jest? Naprawdę, na gazie. Jak już wejdziesz, to wchodzisz. Chodź, dawaj. Okej, chodź. Dawaj. Jedziemy. Git. Dawaj, poleciał. Marcin. Mamy to. Na spokojnie. Zaraz będzie po jojkach. Zaraz będzie po jojkach. Dawaj, 4. 3. 4. Jak ja doliczę 2 minuty, to wy wychodzicie, będziecie mieli 1,5, nie? O, relaksik. Okej, okay, teraz na wyciszenie, spokojnie, oddech. Okej. Okay. Chociaż wielu ludziom się wydaje, że w tym roku zima jest bardzo słaba, a co za tym idzie, woda jest bardzo zimna, to myślę, że jesteście w błędzie. No muszę was rozczarować, niestety ta woda dalej jest zimna i myślę, że jeżeli różni się jakąś temperaturą w stosunku do ciężkiej zimy, no to po prostu może jest to 1 lub 2 stopnie maksymalnie, no bo nie oszukujmy się, woda w jeziorze, metr w głąb, ma normalną temperaturę i to, że jest na wierzchu tafla lodu, nie znaczy, że w głąb to też, jakby była o wiele chłodniejsza, to by była po prostu zamarznięta. Przykładowo nasze morze teraz miało ostatnio 3,5 stopnia pokazane na termometrze, a myślę, że woda w górach ma spokojnie ten 1 stopień, ponieważ spływa prosto z gór, więc miałem doświadczenie wejść do zimnej wody i myślę, że to wystarczy. A nawet jeżeli nie była tak turbo zimna dla zaawansowanego morsa, to ja nie jestem zaawansowanym morsem i bardzo dobrze, bo mój challenge będzie prostszy troszkę. Nie spodziewałem się, że dam radę. Ale jestem zadowolony, że mi się udało, nie? Jakby to są małe rzeczy, ale czuję, nie chcę odpuścić. No już zostało mi parę dni, nie chcę odpuścić. To jest 23 wejście z rzędu. Pierwotnie ten challenge miał polegać na tym, że przez 30 dni miałem wejść 15 razy przynajmniej do wody. Ale zacząłem chodzić codziennie, więc tak zostało i trzymamy to. Jedziemy na Wrocław. Wcale nie jestem taki energiczny, teraz chce mi się spać. Cały dzień, 22:50, petarda. To jest spełniony, wykorzystany w pełni dzień. How do I look, bro? How do I look? Przez całe 30 dni nie rozchorowałem się. Trzymałem się, moja odporność wzrosła na pewno. Parę razy coś próbowało mnie złapać za gardło, tak jak mówiłem już na początku, ale morsowałem dalej i to przeszło. Tak jakby organizm błyskawicznie reagował na takie bodźce chorobowe, nie? Że coś się zaczęło dziać i on mówi, nie ma. I pomimo tego, że jestem przemęczony, zmęczony, taki już wytrzepany troszeczkę, to należy zauważyć, że przez te 30 dni, naprawdę, przez te 30 dni, szarówy,
przez, no kurde, ani razu nie zdarzyło mi się pomyśleć, o kurde, ale zjebana pogoda. Jezu, jaka deprecha. Ani razu tak nie pomyślałem. Zauważyłem, bo naprawdę, ja lubię słońce, nie? I tak często wychodzę na dwór i sobie, wiesz, patrzę i mówię, Jezus Maria, jak szaro, jaka w ogóle deszcz pada, nie? A teraz nie robi mi to. Pada deszcz, idę. Ty, morsowanko? Spoko, dobra. Mogę iść. I ta pogoda mi po prostu nie przeszkadza w tym, żeby się dobrze bawić. Także jeżeli miałbym naprawdę zauważyć coś, co jest niepodważalne, to jest poprawa humoru i takiego samopoczucia, i szczęścia, naprawdę, no szczęście wasze wzrasta, więc na to należy zwrócić uwagę. Polecam morsowanie 2 razy w tygodniu, profilaktycznie. Jakie było to? Nie, moje AJ-ki. Ej, ale liczyłem, szczerze mówiąc, liczyłem na takie widoki bardziej zimowe. Ciepła woda? Ciepła. Teraz parzy po wyjściu. Ile ta woda byłaby chłodniejsza? Myślę, że ona ma maksymalnie ze 2 stopnie. Jeżeli w Bałtyku było 3,5, to tutaj już jest ze 2 maksymalnie. Ale co, no co, najgorzej stopy? Stopy. Gorzej niż w Bałtyku? Gorzej niż w Bałtyku. Dużo gorzej? Dużo gorzej, zwłaszcza stopy. Posiedziałabym dłużej. Rozkminiamy, czy chcemy być głupi i odważni, czy rozsądni. A zaraz zjadę stąd ze wszystkim, stary, na liściach. Jest bezpiecznie, w sensie, że głębokość? No typ widziałem, że stoi po szyję, nie? Ekipa Wim Hofa, ty. No, kto wie. Z tego. Nie! To teraz możemy wskakiwać. Ciucha. O, patrz. Idzie żoneczek na rozpoznanie. Nie no, Wima tutaj nie ma, ale oni chodzą na Śnieżkę we wtorek, a kąpią się jutro tutaj. Nie wiem. Czyli rzeczywiście, ekipa Wima Hofa. Siła wyporu działająca na ciała równa się ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. Tak jest, więc Big Mike ma równe szanse. Ale ile? Ile masz? 115? 130? Ja mam 100... 102. 230? Ile czekamy? No ja tak do 6. Okej, 6 minut w górskim przy... Przesieka. Idziemy skakać. Skaczemy od razu, stary? Boję się skakać. Ja też się boję. Ja podobnie. Obiecuję. Obiecuję. Chodźcie, szybko. Zaczyna mnie telefon, zaczyna być grubo, ta woda jest... Czekaj, ta woda jest ożywcza. Hardkorowa jest. Zamykamy, bo zamykaj, bo ucieka. No, nie wiedzieli jak nas zapisać, bo uciekliśmy, nie zapłaciliśmy za salę, więc mięśniak 1, mięśniak 2. Bardzo elegancko. Także z mojej strony tyle na dzisiaj. Bardzo szybkie podsumowanie tego 4. tygodnia. Nie ma co dużo mówić, bo wcześniej słyszeliście wszystkie istotne informacje. Tak jak mówię, zobaczcie sobie całą tą serię, ona będzie podlinkowana w playliście. Macie odnośniki do tych poprzednich filmów. Tydzień 1, 2, 3, jak morsować, tydzień 4. I teraz kolejnym odcinkiem, ostatnim już, będzie po prostu challenge i grupowe wejście na morsowanie do wody.
zobaczymy, ile czasu wytrzymam. Jeżeli podobają Wam się tego typu challenge 30-dniowe, to mam dla Was dobrą informację. Będzie kolejny, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zamień czerwony przycisk na szary, ale nie tu, tylko tam pod filmem. Dzwoneczek wciśnij i bądź na bieżąco, bo zapowiada się ciekawy rok. Rok, powiedzmy kilka miesięcy na początek. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc, na razie. Jaki klaps, ty. Ej, kto chce kamerę, bo ja już chcę stąd wyjść. Chodzisz? No. Chyba zaczyna być źle, bo robi mi się lepiej. Nagle przestało mną trząść. Ja idę. Ej, nie, teraz czekaj, bo mi się w głowie kręci.